Zaczęło się to od tego, że spotkałem się z Wilhelmem i Anką Sasnalami na takim towarzyskim, niezobowiązującym spotkaniu i wtedy dostałem coś w rodzaju zaczątka scenariusza, co było poematem napisanym przez Ankę i propozycją nagrania tego przed kamerą i wysłania im jako propozycji. No, z jednej strony była to dla mnie nowość, no bo nie tak wyglądają castingi w Polsce, że się człowiek sam nagrywa w swoim domu. Z drugiej strony no, było to bardzo ciekawe, przede wszystkim dlatego, że ten poemat oddawał sens tego filmu. U mnie na pewno temat i jakby też inspiracja, czyli powieść, mini powieść Kamii Obcy, która była punktem wyjściowym. I byłem po prostu bardzo ciekawy. Jestem osobą, która ceni sobie bardzo eksperymentalność w ogóle i w sztuce, i w filmie też zwłaszcza. Więc już samo to jakby ta niewiadoma, która powstała wobec tego castingu i tego, że punktem wyjścia do scenariusza i też scenariusz w jakiejś szczątkowej formie też był jakby takim zalążkiem zainteresowania, co to, czym to się może okazać. No, poza tym ja znałem twórczość Wilhelma filmową wcześniej, więc jakby byłem otwarty bardzo. To był właśnie taki cel Wilhelma i Anki w tworzeniu tego filmu, to znaczy poruszenie tematu, który ja gdzieś czuję w Polsce jest tematem dosyć teoretycznym, abstrakcyjnym. Można dywagować na ten temat. My się nie stykamy jeden do jeden z tą rzeczywistością. No, niemniej jednak każdy temat, który dotyczy naszej współczesności, bo ja w ogóle odbieram ten scenariusz i ten film jako rzecz nie dotyczącą do końca naszej polskiej sytuacji, tylko w ogóle bardziej uniwersalnie. Jest poruszanie tego tematu, czyli powodowanie dyskusji jest zawsze po prostu ciekawe i pouczające. Do tego podszedłem jak do standardowej jakby roli filmowej. Spędziłem sporo czasu próbując wyobrazić sobie sytuację i sceny w tym filmie i problem głównego bohatera i jak to można by pokazać. Scenariusz był bardzo krótki, on miał tam nie wiem, kilka czy kilkanaście stron i jakby dla mnie był taką propozycją otwartą na pomysły, jak zaaranżować sytuację i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, kiedy nie wystąpiłem na planie, kiedy nie wszedłem pierwszy raz na plan, kiedy się okazało, że tak naprawdę to właśnie ta kamera i Wilhelm, przede wszystkim jego jakby perspektywa, jego subiektywne spojrzenie na to, co się dzieje, ma pierwszorzędne znaczenie. W związku z czym muszę przyznać, że to było bardzo ciekawe, bo jakby nie spodziewałem się niczego, co zostałem na planie. Mi się wydaje, że to jest bardzo autorskie. To jest bardzo, bardzo związane z tym, co tworzy Wilhelm Sasnal w swoich obrazach przede wszystkim. I ja już właściwie tak naprawdę od momentu, kiedy obejrzałem Hubę Sasnala, przestałem jakby traktować jego filmy jako historię taką typowo kinową, a bardziej właśnie jako rodzaj po prostu obrazu multimedialnego. I takie skupienie, które towarzyszy mi przy oglądaniu pracy w galerii, jest mi bardziej bliskie niż to, czego oczekuję na przykład z pobytu w kinie. Na przykład sala kinowa jest dobrym miejscem na odbiór takiego kina, nie? To ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że ten film o wiele większe dyskusje i o wiele jakby szerszy odbiór powodował za granicą. Ja byłem akurat na festiwalu w Locarno, kiedy rzeczywiście ta dyskusja była bardzo ciekawa po tym filmie i ludzie jakby byli bardziej gotowi, tak mi się wydawało, do odbioru tego filmu niż tu w Polsce, kiedy ludzie przychodzą do kina po to właśnie, żeby obejrzeć film, nie? No, nie chcę jakby tutaj generalizować, jakby oceniać publiczności kinowej w Polsce, ale w ogóle, bo to się przynosi jakby z mojego podejścia do tej pracy też, znaczy jakiś rodzaj otwartości tutaj sprzyja temu odbiorowi.